Cześć! Poranek już zaawansowany, nagrywam szybciutko, jeszcze przed upałami. Cieszę się bardzo, że tutaj jesteś. Wiem, że to będą bardzo wartościowe minuty. Z samego rana są najlepsze, kiedy poświęcamy je Bogu, kiedy odnawiamy swój umysł przez Jego Słowo. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Spotkanie się z Nim. Spotkanie się z Nim na takim głębszym poziomie, kiedy dajemy Mu przestrzeń do swojego serca. Zapraszam. Dzisiaj przeczytamy ostatnie już wersety związane z cierpieniem dla Chrystusa i otrzymywaniem pociechy od Niego. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział i przeczytamy sobie 9 i 10 werset. Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W Nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł pisze do Koryntian, że chce, aby wiedzieli, że znajdowali się w wielkim ucisku, w wielkim utrapieniu, tak, że zwątpili już, czy w ogóle przeżyją. Tak, doświadczali wielkich trudności. I teraz czytamy, że byli bliscy śmierci i więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci. Zastanawiałam się, co to znaczy sami w sobie mieć wyrok śmierci. Prawdopodobnie oni wewnętrznie się już poddali i myśleli, że naprawdę umrą. Czyli oni już tak myśleli. Sami w sobie już mieli wyrok śmierci. No nie tylko tak, że grożono im śmiercią, nie tylko tak, że z zewnątrz wydawało się, że tak się stanie, ale oni w to uwierzyli. Czyli jakby już przestali wierzyć, że przeżyją. Pogodzili się z tym. To jest taki stan, kiedy ty już nie wierzysz, że cokolwiek się zmieni. I nie możesz już polegać na swojej wierze, ponieważ już jej nie masz. Już nie masz wiary, że cokolwiek się zmieni. Ale apostoł Paweł, mieliśmy ten wyrok śmierci w sobie, abyśmy nie ufali samym sobie. Żebyśmy nie pokładali ufności nawet we własnej wierze, we własnym przekonaniu, we własnym myśleniu. Lecz Bogu, żebyśmy ufali Bogu, który wskrzesza umarłych. Tak więc, żeby polegać na Bogu do tego stopnia, żeby powiedzieć, nawet jeżeli umrę, to Bóg jest w stanie mnie wskrzesić. I tak należy do Niego. Tak więc nie boję się śmierci, nie boję się trudności, przeciwności, ponieważ Bóg jest Bogiem, który wskrzesza. Nie muszę walczyć o swoje życie, mogę oddać swoje życie. On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W Nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Bóg wyrywa nas ze śmierci. On przede wszystkim wyrywa nas ze śmierci wiecznej, ale również takiej duchowej, która ma miejsce już teraz. Zobaczcie, jak wiele osób chodzi w takim marazmie i wewnętrznym poddaniu się, braku celu, gdzie skupia się tylko na jakichś przyjemnościach zewnętrznych, ale jego wewnętrzny człowiek już jest martwy. I takich trupów chodzących jest bardzo dużo. Bóg wyrywa nas od takiej śmierci. Nie musimy być taką karykaturą człowieka, który niby żyje, ale tak naprawdę nie żyje. Bo nie ma żadnych celów głębszych, większych niż on sam. Bóg nas wyrywa z tego myślenia, takiego egoistycznego, takiego zakręconego tylko wokół swojego ja i mojego świata. On nas wyrywa od nas samych. On nas zbawia od nas samych. To jest niesamowite, ale Bóg ratuje nas nie tylko z zewnętrznych sytuacji, czy od ludzi, którzy są obok, od tego świata, który jest z zewnątrz, ale On ratuje nas również od tego świata, który jest wewnątrz, gdzie my jesteśmy podatni na zwątpienie, podatni na sugestie, na jakieś emocjonalne przeżywanie rzeczy, które jest nieprawdziwe, które jest oparte na jakimś kłamstwie. On nas ratuje od naszego własnego myślenia, od naszego własnego ja, od naszych słabych charakterów, czy uzależnień, czy nawyków myślowych, nawyków życiowych, które wpędzają nas dosłownie do grobu. I my tego nie widzimy. To jest w nas. I On nas ratuje. On jest Zbawicielem nas.
nie tylko właśnie od śmierci, od tego, co zewnętrzne, ale również od tego, co jest wewnątrz nas, co potrzebuje uzdrowienia, oczyszczenia, uwolnienia. I wierzę, że w tych wersetach właśnie o tym jest mowa, że On nas wyrwał z tak wielkiej śmierci, jeszcze wyrywa. W Nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Możemy być pewni tego, że tak jak nas uratował Jezus Chrystus, kiedy przyjęliśmy Jego ofiarę do swojego życia i oparliśmy się na Nim, On nas uratował wtedy, On nas zbawił. Będzie zbawiał dalej, w każdej sytuacji. Nie musimy się bać. Nie musimy się bać tego, co na zewnątrz. Nie musimy się też bać tego, co jest wewnątrz nas. Chociaż tak czasami jesteśmy załamani. Nie wiem jak wy, ale czasami po prostu sobie myślę, jejku, jak wiele rzeczy we mnie jest jeszcze do poddania, do wyznania, do przemiany, do uzdrowienia. Boże, tak wiele już zrobiłeś, a tak wiele jeszcze jest. Studnia bez dna. Człowiek to jest taka studnia bez dna. I im dłużej się jest z Bogiem, tym więcej widać, że nie widać tego dna i że ta głębia jest olbrzymia i że tak wiele jest jeszcze do zmiany. Człowiek, który żyje bez Boga, jest zadowolony ze wszystkiego. Wydaje się, że jest wszystko okej. Z nim samym przynajmniej, tak? Z tym światem może nie, ale z nim samym jest wszystko w porządku. Dopiero kiedy przybliżasz się do Chrystusa, widzisz, że nie jest w porządku. Ale oczywiście to nie jest beznadziejny proces, bo On nam pokazuje. My widzimy, Jego światłość pada głęboko i widać tą głębię, ale Jego światło pada po to, żeby uzdrowić. Nie tylko, żeby objawić, jaka jest prawda, ale żeby uzdrowić, więc doświadczamy wtedy coraz więcej i więcej Jego uzdrowienia, Jego dotyku. Ach, drogi Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który wyrywa nas od śmierci. Ty jesteś Bogiem, który z martwych wzbudza. Ty jesteś Bogiem, dla którego jakiekolwiek cierpienie, trudności, przeszkody, wątpliwości nie są duże, nie są jakimś problemem, którego nie można by było rozwiązać. Tylko Ty jesteś Bogiem, który niesie życie. Do każdej sytuacji wlewasz życie od siebie samego i my tego życia możemy doświadczać. Wyprowadzasz nas ze śmierci, tej śmierci duchowej, ze śmierci cielesnej. Prowadzisz ku swojemu królestwu, gdzie doświadczamy obfitości, doświadczamy Twojego życia, tego poziomu życia, które jest w ogóle nieosiągane dla ludzi tego świata. I zaczynamy żyć wiecznie już teraz. I już to życie duchowe zaczyna w nas krążyć. I to jest cudowne. Dziękujemy Ci, że przez całą wieczność będziemy mogli doświadczać życia od Ciebie. Życia, które jest światłem, które penetruje nas we wszystkie strony i rozciąga. I stajemy się w pełni sobą, kiedy doświadczamy Ciebie. Dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Kochani, bardzo jestem ciekawa tego, w jaki sposób wy doświadczacie życia od Boga. Co to znaczy, że On usuwa śmierć, że On zmartwychwzbudza? Czy mieliście takie doświadczenie, że wydawało się, że jesteście martwi albo w pewnych kwestiach czy sferach swojego życia byliście martwi, a On was zbudził do życia? On tchnął w was nowego ducha? Proszę, napiszcie w komentarzu swoje doświadczenie, swoje zrozumienie też tego wersetu, który dzisiaj czytaliśmy. A ja Wam już dziękuję za wspólny poranek. Przytulam bardzo mocno i widzimy się jutro. Pa, pa.